z panią Kukuś Czesławą. Pani urodziła się w Krygu, no sporo czasu temu, czyli w 1925 roku. Tak. Proszę mi opowiedzieć coś o swoim dzieciństwie. Więc moja rodzina była, no można powiedzieć, wielodzietna, bo mama miała nas czworo dzieci. Syn był najstarszy z pierwszego mamy małżeństwa. A mama, mając 20 lat, była już wdową. Jej mąż był bratem tego nafciarza Ignacego Króla. Nazywał się Józef Król. I mój brat nazywał się Jan Król. Później mama wyszła za mąż za Jana Świeża. Pani ojca, tak? Mój ojciec. I nas było 3 córki, czyli w sumie mama wychowywała, rodzice wychowywali, bo jak tato się ożenił z mamą, to Jasiu był brat malutki, więc wychowywali 4 dzieci. Tato mój, Jan Śwież, pracował od 16 roku życia, bo to wtedy była bardzo wielka bieda na wsi i ojciec pochodził z rodziny, gdzie było 5 dzieci, a matka została sama, gdyż ojciec wyjechał do Ameryki, żeby coś zarobić, bo było ciężko tą rodzinę 7-osobową utrzymać. Mieli dość dużo pola, ale to, no to wiadomo było, że z rolnictwa była bieda, bieda była u rolników. No ale pojechał do Ameryki i ślad po nim zaginął. Nie pisał, nie przysłał jej ani raz żadnych pieniędzy. Coś się z nim stało, nie wiadomo co. A mój tato miał wtedy 16 lat. Był najstarszym z tych 5 dzieci. A ponieważ wtedy zaczęła się ropa w Borysławiu, więc trochę ludzi, nie wiem dlaczego, jakoś oni, wyjechało coś ludzi z Krygu do pracy do Borysławia. I tam pracował, nie wiem jak się nazywał ten człowiek, który pomógł mojemu ojcu, to znaczy tato, mając 16 lat, pojechał do Drohobycza, żeby tam w tej ropie pracować, nauczyć się i pomóc swojej matce. Czyli on po prostu tam uczył się. Tak, i ten człowiek z Krygu, który pracował już tam jakiś czas w Borysławiu, w nafcie, pozwolił mu spać pod łóżkiem. Pod łóżkiem mu, to tak zawsze tato o tym mówił, że miał 16 lat, już tam zaczął pracować w Drohobyczu, w Borysławiu, ale miał miejsce, no to pewnie spał tam na jakimś czymś pod łóżkiem. I wie pani, tam się ojciec nauczył zawodu, był bardzo, pewnie jakąś szkołę skończył wiertniczą tam na pewno. Aha, no w międzyczasie wybuchła pierwsza wojna światowa, więc ojciec był wcielony do armii austriackiej. I w walce pod Lublinem była jakaś potyczka Austriaków z Rosjanami i tam ojciec został ranny w głowę i Rosjanie no, zabrali go, no, w każdym razie gdzieś do jakiegoś, no, wyleczyli mu tą ranę i później go wywieźli na Sybir. Także mój tato pracował w tajdze przy wyrębie drzew 9 lat. Później i tato mówił, to tylko mówił, że był 2 razy aresztowany, 2 razy wywieziony na Sybir. Więc jak już wracali tu jakąś tam gromadką, tak? Zostali przez tych komunistów, przez tych, co już oni zaczęli tam rządzić, zostali aresztowani,
i wywiezieni z powrotem na Sybir. Także był dwa razy był aresztowany, no to... I kiedy wrócił? Do Krygu. Tutaj, no tam go zapoznali z moją mamą, wdową i ożenił się. Tato mój to był, już wrócił taki wykwalifikowany, był bardzo dobrym wiertaczem i pracował w kopalni Jucze. Aha, bo już wtedy się zaczęła ropa w Krygu. Więc jak tato wrócił, to wrócił, że już tu przemysł naftowy w naszych działał. A jak wrócił, to jako wiertacz, taki wykwalifikowany, tato był bardzo zdolny i był wiertaczem na kopalni Juczenka. Tak się nazywała ta kopalnia. Ona była gdzie? Wie pani, to było... W Krygu, tak, bo wrócił do Krygu i w Krygu już był ten szyb, już były szyby. I tato, tylko on zaczął pracę na tym szybie Juczenka, czy to był szyb, to nie wiem. Czy może tej właścicielki Lipinek, bo ona na tej górze Lipińskiej, ona tam naftę też... Możliwe. Dobrze, i co potem ojciec zrobił? Cały czas w nafcie? Cały czas w nafcie i cały czas pracował jako wiertacz, a później był takim specem od nafty, że gdzie tam coś się, to już było więcej szybów, gdzie tam coś się popsuło albo coś tam tego, to jego brali do pomocy i on to, no on umiał. No był fachowcem, naprawdę, tak. Był dobrym fachowcem. I do 1939 roku ojciec pracował na tej Juczence, tak się nazywała ten szyb. I oprócz tego prowadzili dość duże gospodarstwo. To znaczy najpierw... Pani rodzice. Moi rodzice. Mama, jak wyszła za mąż do Krygu, a wyszła za mąż za tego Józefa Króla do Krygu, to wtedy, wie pani, rodziny to miały tak. Jak jest ten główny, droga główna przez środek wsi, która, ja tak pokazuję. No dobrze, ale ja... Tu jedzie przez całą wieś do kościoła, powiedzmy. No taki punkt kościół. Tak. To wzdłuż tej drogi, po jak się jechało do kościoła, powiedzmy, to były domy. No takie jak wtedy były w tych czasach. I od tych domów, po drugiej stronie drogi, były takie pasie pola do granicy lipińskiej, do Lipinek. I każda z tych rodzin miała swój pas ziemi. No było tych tam pewnie parę morgów, ale to była bieda. Nie było z czego za bardzo żyć, jeszcze wtedy było dużo dzieci przeważnie. No to tak. No a tak, jak mój tato się ożenił, no to zarabiał dobrze, dużo zarabiał jako ten fachowiec taki dobry, zarabiał dużo i kupował pole. Także już przypuśćmy w 1939 roku to mieli 25 morgów ziemi w Krygu. Ojciec chował takie dwa, to widzę ich wcale, takie piękne, duże konie, nie te malutkie, tylko takie potężne konie. I te konie pracowały na fabryce, na kopalniach. Więc były takie wielkie wozy, bo przedtem to wtedy nie było samochodów, tylko wszystko wozili te rury, te co tam trzeba było na kopalniach robić, to wozili końmi. I tato miał te dwa takie piękne konie i te wozy i dwóch parobków, to wtedy się nazywało parobki. I oni tymi końmi jeździli po tych kopalniach polach, tak. I zarabiali. W roku miał 7 krów, czyli to było duże gospodarstwo.
Aha, no i oczywiście tato już mój to nie tylko, że kupował pole, ale rozbudował ten dom, wybudował dużo tych budynków gospodarczych, no bo gospodarstwo było wielkie, było dwóch parobków do tych koni i był pastuch, ten pastuch to też był mężczyzna, który zajmował się krowami, koło nich robił i pewnie w 1938 roku albo w 7 roku, to wtedy, wie pani, były brutta, tak zwane brutta. Słyszała pani nie o tych bruttach? Nie, co to więc było? Więc tak, ziemia na zewnątrz była, no byli właściciele, a pod spodem była ropa i też należała do tych właścicieli. Ale te szyby, które powstawały i to wiercili tą ropę, to przeważnie było dużo Żydów, no między innymi ten Ignacy Król to na swoim polu wierciał, jemu się tak poszczęściło, że on, ropa też tam była, dużo ropy było i no i on był takim bogatym człowiekiem, tą królówkę wybudował. Ten A to dom, ten król? To ten król, co tu ta królówka jest. W Gorlicach na ulicy Bieckiej. Tak? A w Krygu wybudował piękną kamienicę też, która do dzisiaj jest tam, potomkowie mieszkają króla, w 1938, wjechali z budową szybów na taty grunt, ten jego pole, które rodzinne było. Ale kto wjechał, bo to... Morgirsterny, więc Żydzi, którzy się nazywali Morgirsterny. To ich było trzech braci tych Morgirsternów. Oni mieli tutaj duże gospodarstwo, to pewnie... Ale moment, tutaj to gdzie? Kościół. Kościół na Zawodziu. Jadwiga, Ariańska. Więc te pola wszystkie koło Ariańskiej i z jednej, i z drugiej strony należały do pewnie rodziców tych Żydów Morgirsternów. No bo oni już się wybili jakoś, że poszli w naftę. A to pewnie... A oni tutaj mieli pola, czyli co, uprawiali to? Uprawiali, tak. Mieli gospodarstwo. I chyba, to było duże gospodarstwo. No chyba dość dużo tu tego pola było. No później oni to sprzedawali, ja wiem kto to sprzedawał, czy to... Ale zaczęli wiercić. W każdym razie, wie pani, było ich trzech braci, tak, tych Żydów. I oni wjechali, znaczy wybudowali, czy już mieli gdzieś, wjechali z szybem, zaczęli wiercieć na polu taty. I tam no było szczęśliwe, że było dużo ropy w tym. Ona jest dalej na pewno, tylko... Ja pamiętam, jak zaczęli już wiercieć, no nie wiem ile ja tam miałam lat, no w 38 roku. No to już pani miała 14, to już tak, pamiętam tak wszystko. To wie pani, zawsze jak zaczynali wiercić, to tam odbywały się takie rozpoczęcie tego, koło szybów takie stoły stawiali, tam pili to piwo. Ale piwo. Ci wszyscy wiertacze, pracownicy kopalni. No bo to każdy szyb miał po kilka pracowników. Byli wiertacze, byli pomocnicy, byli... No, parę osób pracowało oprócz właściciela. Proszę mi powiedzieć, bo ja nie bardzo jestem zorientowana. No. Ci właściciele szybów, ci Żydzi, zaczęli wiercić. Jak rozumiem, za pozwoleniem pani ojca. Za pozwoleniem właściciela gruntu. I któremu musieli zapewne zapłacić. Oni płacili, to się nazywały brutta. Aha, to się nazywało. Brutta to była ta ropa pod spodem i to była własność właścicieli. Bo teraz no, to jest upaństwowione, tak. Czyli ta ropa, do której się dowiercono, była własnością właścicieli ziemi. To, no właścicieli ziemi, to znaczy ci, co wiercieli, Żydzi, to oni jakąś umowę spisywali i jakiś procent, nie wszystko, tylko jakiś procent z tej ropy, tak zwane brutta, płacili właścicielom ziemi. Rozumiem. I na tym polu mojego ojca,
była no, piękna ropa i dużo, jak się dowiercieli, to widziałam na własne oczy, jak ta ropa wybuchała, bo to szyb, jak wyglądał, to pani wie. Tak. Taka była korona i tak, to przez tą koronę ta ropa czyli tryskała. To wysoko? Wysoko tryskała przez tą koronę, tak. No ale to później ją tam na pewno od razu zatrzymywali, jakoś tam czopowali, tak. No. A proszę mi powiedzieć, pachniało czy śmierdziało ropą? Jak, wie pani, ta ropa pachniała. Pachniała. Ale ja lubię ten zapach ja ropy. Ja też. Ale to właśnie, w tej chwili tam na tym polu to jest 5-6 tych kiwaczy takich, nie, już te kiwacze też zostały zlikwidowane i są takie pomniczki betonowe. W miejscach tych kiwaczy? Gdzie były szyby i gdzie wiercieli tą wodę, no tam było dużo szybów. A wtedy w 1938 roku to wyjechało pierwszy szyb, może tam jeszcze jakiś drugi był, to już nie pamiętam, a jeden wiem, co ta ropa wybuchała i pamiętam, jak oni się tam bawili i tak śpiewali to gloria, niech się to piweczko wypija, bo to oni piwo pili, nie było tak wódki, tylko wie pani, to piwo przeważnie ci no to górnicy. Górnicy, bo to byli górnicy naftowi. To byli naftowi, górnicy naftowi, to pili piwo. No i tam jakieś to przyjęcie było. Czyli pamięta pani nawet piosenkę, widzę. Pamiętam, tak. To tak śpiewali. No i tak, ten Morgenstern, wie pani, coś za te bruta ojcu zapłacili, ale nie tak dużo, jak by zapłacili, gdyby nie wybuchła wojna. Bo wie pani, Żydzi czuli, że będzie wojna i oni wszyscy ci trzej Morgensternów, ja mówię o tych, co wiercieli na ojca gruncie, oni wyjechali przed samą wojną do Ameryki, tam sobie kupili też pola naftowe, bo to były pola naftowe, tak samo u nas w Krygu to były i są do dzisiaj pola naftowe, tylko że teraz już tam nie jest są eksploatowane, cmentarzysko. Tak. No. Czyli bogaci Żydzi po prostu spodziewali się, że będzie źle i uciekali. Źle. I oni uciekli. A biedota została. Tak, nie zapłacili ojcu to, co mieli zapłacić. Nie zapłacili. Coś tam na początku zapłacili, ale później... Ale gro, co mieli zapłacić, to już uciekli do Ameryki i już nie zapłacili. A tu wojna wybuchła, ojciec rozpoczął budowę tego domu w 30... Gorlicach. W Gorlicach, tu kupił tą parcelę i ten dom zaczął budować. W 1938 roku też, jak się spodziewał, że będzie dopływ gotówki. Tymczasem tej gotówki, coś tam było z początku, ale nie było, no tylko, że ojciec dużo zarabiał jako wiertacz, a później, wie pani, za okupacji, a ta kopalnia, która Morgensterny wiercieli na tatę gruncie, to się nazywała Maria. Każdy szyb miał swoje imię, ten, w którym pierwszy ojciec pracował długo, Jutrzenka. To Jutrzenka, a ten szyb, który był wiercony na gruncie Jana Świerza, to się nazywał Maria. Ojciec zaczął budować dom. Możemy powiedzieć, jak się dom nazywa? Stefania. A Stefania to jest imię mojej mamy. A stąd willa Stefania. Stąd jest willa Stefania, ponieważ ten dom budowała tato z mamą, razem. To jest bardzo duży, piękny dom. Piękny. Proszę mi powiedzieć, rodzina była tak liczna, że potrzebny był taki duży dom? Nie, proszę panią, tylko ojciec budował ten dom na wynajem. Sobie szykowali jedno mieszkanie, że jakby chcieli sobie tu pomieszkać trochę w Gorlicach, to jedno mieszkanie było dla nich, a cztery mieszkania budowali
dla lokatorów, że wszystkie mieszkania jeszcze niewykończone, jeszcze nieskończone budować, były już wynajęte. Były wynajęte? Były wynajęte. I pamiętam, po ile wynosił czynsz wtedy. Za wynajem takiego mieszkania było 60 zł miesięcznie. To było dużo pieniędzy. Dużo 60 pieniędzy. Zł miesięcznie płacili za czynsz. Tylko jeszcze nikt nie płacił, bo dom był niewykończony. Bo nie mieszkali, tak. Wie pani, wiem, kto nawet miał gdzieś mieszkać. Tu w tym mieszkaniu to miał mieszkać, taki był w Gorlicach, inspektor Gnoński. Gnoński się nazywał. No, to był, on był inspektorem szkolnym. I on wynajął to mieszkanie i na dole jedno mieszkanie wynajęła też nauczycielka. Wiem, że to też na drugie dwa mieszkania były też wynajęte, ale tego nie wiem. I wie pani, wtedy przed wojną można było nie pracować i żyć z czynszu. No ale kto pracował, to też zarabiał i jego stać było na te... No po wojnie to chyba raczej nie było, nie byliście zadowoleni, pewnie przyszedł kwaterunek, tak? To proszę panią, nam ten dom odebrali. Aha, odebrali. Oczywiście, dlatego że miał 5 mieszkań, bo tu jest 5 mieszkań. Ale dom odebrali? Czy dali tak, nakazy kwaterunkowe? Nie, dom był jakby upaństwowiony. Bo taka była, że tak, do 4 mieszkań jeszcze nie upaństwawiali. Zgadza się, bo u nas 4 mieszkania w kamienicy było i dom został w rodzinie, natomiast były nakazy kwaterunkowe. Tak. A u was było 5 mieszkań? 5 mieszkań, więc był upaństwowiony. Myśmy do tego domu nic nie mieli. A gdzie mieszkaliście? Więc przez okres okupacji mieszkaliśmy w Krygu. Więc za okupacji jeszcze rządził tym domem mój ojciec. Ale ktoś tu mieszkał? Tak, więc to mieszkanie wynajęła pani Martykowa, Martykowie. Tacy byli, on był takim ludowcem. I oni tu mieszkali, mieli ci rodzice i 2 dzieci. W moim wieku dzieci były, córka Ola i brat Władek. Tośmy razem do szkoły chodzili, później oni poszli na studia. To mówię, czasy okupacji. W czasie okupacji tato rządził tym domem. Tu mieszkali Martykowie, a myśmy wszyscy, nas 4 dzieci, wszyscyśmy tutaj chodzili do Gorlic do szkoły. Jak wybuchła wojna w 1939 roku, to miałam 1 klasę gimnazjalną. Mój brat był w 3 klasie gimnazjalnej, mieszkał w bursie męskiej, bo dzieci spoza terenu Gorlic musiały mieszkać, jak chodziły do gimnazjum, musiały mieszkać w bursach. A gdzie była bursa gimnazjum męska? Tam, w tym, ten budynek, co była mleczarnia. Tutaj mleczarnia. To była bursa męska. Gimnazjum Kromera? Gimnazjum Kromera. A bursa ruska, bo tu dużo Łemków chodziło, to było w tym tutaj tak, domu, wiem. Koło nas. Później to był szpital za czasów Polski Ludowej, to był szpital w tym budynku. Szpital no tak, zakaźny. Tak, zakaźny. No. I brat mieszkał w bursie. Ja mieszkałam jeszcze w pierwszej gimnazjalnej. Bo wie pani, teraz to się sprzeczają niektórzy, że nie było bursy dla dziewcząt. A była? Bo ja mieszkałam w tej bursie. A gdzie pani mieszkała? Więc wie pani, dom... Ale przepraszam, bursa, chodzi o gimnazjum, Kromera. O gimnazjum. Ale ja zaczęłam chodzić, wie pani, do szkoły. W Krygu chodziłam tylko do 4 klas. Nie dlatego, żeby tam nie było, bo tam była 7-klasowa szkoła, tylko jako, że rodzice mnie chcieli dać tu, bo już było planowane, że pójdziemy wszyscy do gimnazjum, a żeby było się łatwiej dostać do gimnazjum, to nas już i brat, i ja do szkoły podstawowej, do tych klas 6-7, to do 5 i do 6 chodziłam tu, szkoła żeńska była w rynku Wincentego Pola się nazywa. Mam świadectwa z tej szkoły. No, to było przed wojną. Jasiu był chyba w drugiej gimnazjalnej mój brat, ja byłam w pierwszej.
Ale tak, Jasiu mieszkał w Bursie dla chłopców. Dla chłopców. I tam, gdzie była mleczarnia. Tak. Pani mieszkała w Bursie dla dziewcząt. Gdzie? Tak. Życha, lekarz. Ulica. Jak jest Królówka. Tak. Jest Przecznica Królówki, wyjdzie tam między tymi domami. Po drugiej stronie, po tej samej stronie co Królówka. Tak. Chyba drugi dom, bo pierwszy to był takich Wójtowiczów. Prosto tą główną drogą. Dokąd? I tu przecina boczna droga, która prowadzi tu między te domy, których dawniej nie było. Konopnicka? Nie. Może się, no, ja nie wiem, jak się ta ulica nazywa, która zaczyna się od tej głównej drogi, gdzie jest Królówka stoi, ale z boku Królówki. Czyli tam, gdzie dawniej był Peweks? No tam był Peweks chyba. No to już wiem. To jest zaraz, jak jest Królówka, to skręcam w dół. Prawo. To, a później z tej drugiej strony, tu jest Królówka, tu jest ta droga w dół, a tu jest dom Wójtowiczów, chyba się tak nazywali Wójtowicze, to cała rodzina chyba już wymarła. Taka duża kamienica, tam są sklepy na dole jakieś, nie wiem co. A następny dom, chyba następny albo trzeci, był budowany mniej więcej w tym czasie, kiedy nasz dom, tak tuż przed wojną. To był Szkuratów. Może Szkuratów, ale to nie jestem pewna. A później jak Szkuratowie stąd wyjechali czy wymarli, nie wiem. To ten dom był takiego lekarza. Szkurat. Czy on to wynajął ten dom na Bursę? Być może. Pamięta pani wybuch wojny? Pamiętam. Jak to było? Chodzi mi o to, co pani czuła, co pani widziała. Proszę panią, myśmy byli... Baliście się jako dzieci? Czy to była jakaś taka emocjonująca rzecz? Myśmy byli wychowywani tak patriotycznie, tak bardzo kochaliśmy tą Polskę, tak, że wie pani, wierzyliśmy, że ona jest tak silna, że ona jest taka, że nikt jej nie da rady. Tak myśmy wiedzieli. I tak my czuli, że jak Niemcy nas napadli, to my ich pokonamy, to nawet nie ma co, bo my tak kochaliśmy tę Polskę. I wie pani tak, jak wojna wybucha, no to wiadomo, myśmy 1 września mieli iść do szkoły. Tak. To już się nie poszło, bo już była wojna, więc myśmy mieszkali wszyscy w Krygu. Tam z Krygu, wie pani, to chyba z 7 dzieci chodziło do gimnazjum. To było rzadkością, bo no był tak, wie pan, taki był czas, że dzieci ze wsi absolutnie nie chcieli przyjmować do gimnazjum. Było tak. To ja to mogę poświadczyć. Tu był dyrektorem Gwiszcz. Dyrektor Gwiszcz był w 1939 roku. No nie wiem, ile on tam wcześniej lat był, ale jak ja zdawałam do gimnazjum, to on był dyrektorem. Ale płaciło się przecież czesne, prawda? Płaciło się czesne i to, ale proszę panią, czy było za dużo tych dzieci, że ze wsi nie chcieli przyjmować? Nie wiem, ale było się trudno dzieciom ze wsi dostać. Dlatego nas dali rodzice już do szkoły podstawowej tutaj w Gorlicach, żebyśmy niby byli tu. Aha, o tą Bursę chciałam pani powiedzieć, że ten Szkurat, on wybudował ten dom jednopiętrowy, bardzo ładny, on istnieje. Oni wynajęli ten dom cały pod Bursę dla dziewcząt polskich. I ja tam rok, w 1939 rok, ja tam mieszkałam, w tej Bursie. Mam 2 zdjęcia, które są w Izbie Pamięci. Nie? Za Niemców, proszę panią, to nie, szkoły były wszystkie pozamykane. Dyrektor Kowarz był taki, on uczył niemieckiego, mnie uczył niemieckiego w gimnazjum. I później on się wystarał, że założyli szkołę handlową tak. Tutaj w tym, gdzie... Gdzie ekonomik, tak? Gdzie szkoła ekonomik? Nie, tej szkoły nie było. Ta szkoła była wybudowana wtedy, jak moja Małgosia chodziła do pierwszej ekonomicznej. Bo Gosia, moja córka, chodziła tu do ekonomicznej szkoły. To gdzie była handlówka?
ten budynek nad rzeką Ropą, co jest biura PSS-u. Aha, tutaj. Jedności. Tak, tak, rozumiem. Ten budynek to, nie wiem co było w nim przed wojną, ale właśnie za czasów okupacji dyrektor Kowarz, no wie pani, on umiał pewnie z tymi Niemcami postępować, bo znał język niemiecki. No dużo ludzi chodziło do tej handlówki przecież. Tak. I on założył tu szkołę handlową. I ja też do tej szkoły chodziłam. Moja mama też. Też? Też. No, mam świadectwa z tej szkoły handlowej. Popisane po polsku i po niemiecku. Genigent i gut. Jak się zaczęła wojna, wszyscy mężczyźni, było takie zarządzenie, żeby wszyscy mężczyźni uciekali na wschód, tam założą armię, tam będą walczyć, tam nie wpuszczą. No takie było, wie pani. No to jak było zarządzenie, to było zarządzenie. To mój ojciec to był taki urzędowy i tak, u nas było 5 mężczyzn, to znaczy tak, ojciec, brat miał wtedy chyba 16 lat, 2 parobków i pastuch. To było 5 mężczyzn. I na ten wóz, wie pani, wpakowali mama wszystkie pierzyny, żeby mieli ubrania, kożuchy, to co, żeby, bo to był wrzesień, było bardzo ciepło, ale noce były zimne i tego. Więc to wszystko na ten wóz, no i 5 tych naszych mężczyzn pojechało. I 2 te piękne konie, które pracowały na kopalni, pojechali tym na wschód. Oni też jechali na ten wschód. I wojska, i wszystko. A tu samoloty wszystkie. Wtedy bardzo dużo ludzi zginęło, bo samoloty Niemcy tylko strzelali, bo wiedzieli, że to kosili. Tak. Kosili. Jakoś szczęśliwie się udało, że z naszych nikt nie zginął. Dojechali do Drohobycza. A ponieważ ojciec tam miał jeszcze swoich znajomych z czasów pracy i tam się u tych znajomych gdzieś zatrzymał i tak się zastanawiali, co dalej, no gdzie jechać. No i ojciec jakoś tak przemyślał to w Drohobyczu, że nie, on będzie wracał z powrotem. A wie pani, wtedy, ponieważ te 2 konie były takie, no te z takich dużych koni, nie tych takich, tych. Pewnie wojsko zarekwirowało. Wojsko, ale polskie, nie niemieckie. No, obojętne. Polskie tak. Wojsko zabrało te konie. No i oni, wie pani, no to mieli, ale nie mieli czym wracać. Już postanowili wracać, no ale nie mieli już koni. Wojsko polskie im zabrało, no bo potrzebowali. Bo oni też uciekali tam pod karabiny ruskie. I wie pani, później gdzieś tam biegł koń, też taki wielki koń, tylko czerwony, ranny. I gdzieś tam go ojciec go złapał, tego konia, wyleczyli mu tą ranę i tym koniem wrócili do domu. Nie pamiętam, kiedy wrócili. W Krygu nie było żadnej bitwy, tu w Gorlicach też nie było. Tylko była walka Polaków z Niemcami w Libuszy. I myśmy całą to szczelaninę, te wybuchy, te ognie, to myśmy to wszystko widzieli z Krygu. I siedzieliśmy w tym, jeden dzień był taki straszny, że tak strzelali, że tak było te odgłosy tam słychać. Tośmy siedzieli wszyscy, taka była piwnica głęboka u nas koło domu, nie pod domem, tylko z boku. I myśmy tam wszystko, pierzyny, to wszystko tam mama pokazała poznosić, czyli tam. I myśmy tam siedzieli. Cały ten dzień my siedzieli tam i słuchaliśmy, jak ta bitwa cała w Libuszy była. Tam zginęło wtedy dużo dość Polaków. Na tablicy wiszącej na pani domu jest tablica, że w tym domu odbywało się tajne nauczanie w czasie okupacji. Proszę mi coś o tym opowiedzieć. Więc w tym domu
na pierwszym piętrze w mieszkaniu mieszkał profesor Czyżyk, Kazimierz Czyżyk, wraz ze swoją rodziną, żoną i dwojgiem dzieci, synem i córką. Tutaj... Kiedy pani się dowiedziała, że on prowadzi jakieś nauczanie tajne? No dlatego, że to mieszkał w domu moich rodziców, tak? Bo ten dom budowali rodzice, a my w czasie okupacji, ponieważ szkoły były zamknięte, nie było gimnazjum, to mieszkaliśmy z rodzicami w Krygu. A dopiero tutaj, w Gorlicach, zamieszkaliśmy też za okupacji, jak dyrektor Kowarz postarał się o otwarcie szkoły handlowej. I myśmy, ja i brat mój, chodziliśmy do tej szkoły handlowej. I mam też świadectwo z tej szkoły handlowej, napisane w języku polskim i niemieckim. Polskim i niemieckim, tak. Tak, a wracając do tajnego nauczania. No ponieważ znaliśmy go, mieszkał w naszym domu, wiedział, że my chodziliśmy już do gimnazjum, to nas włączył do tego tajnego nauczania. Z tym, że najpierw zamieszkała z nami właśnie ta Hania Sroczanka, malarka. To była moja kuzynka. Ona już, znaczy studiowała na Akademii Sztuk Pięknej, no ale znowu przez okres okupacji to nie było czynne. Przerwa, tak. I ona u nas zamieszkała, no bo to bardzo się lubiła z moją mamą. I ona u nas mieszkała jakiś czas i nas uczyła. To znaczy, no myśmy się uczyli, ona nam pomagała w nauce. Jakoś książki, nie pamiętam, to jakoś te książki wtedy się pożyczało między... To już też nauczyciele o to dbali, żeby jakieś tam książki potrzebne do nauki były. To nas uczyła ta Hania Sroczanka i później co jakiś czas, ale teraz nie pamiętam co ile miesięcy, przyjeżdżała komisja złożona z nauczycieli i był profesor Czyżyk właśnie. Ale zaraz przyjeżdżała gdzie? Do mojego domu rodzinnego, do Krygu. Aha, i przepytywała was? I nas przepytywała z materiału przerobionego. No i później na końcu tego roku to dostawaliśmy te świadectwa. No ja mam te świadectwa. A profesor Czyżyk? A profesor Czyżyk, to właśnie on z tymi nauczycielami, którzy nas egzaminowali, to przyjeżdżał do Krygu, do domu. Rozumiem. I czyli z tej tablicy wiszącej na tym budynku wynika, że tajne nauczanie odbywało się też tutaj w tym domu, bezpośrednio. Tak, a tutaj w tym domu, w tym mieszkaniu, w którym ja teraz mieszkam, to za okupacji mieszkała rodzina Martyków. To, też nauczyciel? Nie nauczyciel, tylko pani Martykowa to była siostra Czyżyka. Siostra profesora Czyżyka. Nie wiem dlaczego, no w każdym razie tu mieszkało dwie rodziny tych spokrewnionej. Tu mieszkała pani Martykowa z mężem jeszcze i z dwojgiem dzieci. Te dzieci były w naszym wieku i też uczyły się w tym tajnym nauczaniu. A profesor też miał dwoje dzieci, syna i córkę, no też chyba się też uczyli. Na pewno. Ale wiem, że był też taki okres, taki, nie wiem, czy tutaj tak wpadali, bo ja byłam za okupacji w Krygu. W Krygu, tak wiem. No ale kontakty tutaj z tym domem myśmy mieli zawsze, ale te dzieci, pamiętam, ten Władek Martyka i Olga Martyka, to byli uczniowie też gimnazjum Kromera, to był okres, że oni musieli się ukrywać i tu na dachu, na strychu jest wejście z dachu i oni tam siedzieli trochę, tam się ukrywali. Czyli takie jakby tajemna izdebka? Tak, to wiem, że tam się ukrywali. A dlaczego się ukrywali, nie wie pani?
Chyba tutaj właśnie chodzili, tak coś, chyba Niemcy gdzieś jakieś kontrole robili, to nie mogę tego powiedzieć, bo nie wiem, ale wiem, że przez pewien okres musieli oni siedzieć tam na dachu, byli ukryci, bo były jakieś rewizje po tych pewnie mieszkaniach, no na pewno. Jeszcze do dzisiaj tam jest takie leżą to, gdzie oni tam spali. Tak? Jeszcze do dzisiaj? Takie legowisko po prostu zrobione, no bo tam nikt nie chodzi, bo to jest, wie pani, tutaj dwa strychy. Jeden strych nad połową to jest taki wysoki, że tam bielizna się wiesza, a drugi jest taki niski, że jest wejście do niego tylko przez dach. Bo do tego to są te drzwi obok, to na strychie wchodzi. A do tego, który jest nad moim mieszkaniem, tego niskiego stryszku, gdzie można się było ukryć i nikt nie wiedział, było wejście tylko z dachu. Był tam taki... Co za dziwny pomysł. No i tam się, no i tam ich nikt nie znalazł. Nawet no, jak była telewizja, to niebo, jeżeli weszli na strych, no to był strych. Tak. A kiedy powieszono tablicę o tajnym To marczynie? Już powieszono chyba w tej... W Nowej Polsce. W Nowej Polsce, tak. To tym się zajmował inżynier, to był sobie. Był dwóch braci, jeden był sędzia Potocki. A. Więc ten Potocki, ale nie sędzia, tylko ten inżynier, on się zajmował tym i oni właśnie... Oni wiedzieli, gdzie było to tajne nauczanie i bo to w kilku domach, tak, w Gorlicach są takie tablice jak u nas. No i tutaj właśnie ten profesor Czyżyk, ponieważ on tu mieszkał, on prowadził to tajne nauczanie, czy brał udział w tym tajnym nauczaniu, jego dzieci, jego siostrzeńcy, no bo to tak, tak. Martyki to jego siostrzeńcy też uczyli się w tym tajnym nauczaniu. A myśmy się uczyły w Krygu. Najpierw nas uczyła ta kuzynka, Hania Sroczanka. Później jak ona już, nie wiem ile to ona nas uczyła, ale już pojechała do swojego domu do Libuszy, to tam w Krygu mieszkał, nazywał się Tadeusz Pawłowski, taki działacz. On był szefem Straży Pożarnej. A on już był po maturze. A to młody człowiek. Młody człowiek, więc wtedy, jak była okupacja, on był po maturze i już był, on zdawał na, we Lwowie na Politechnikę Lwowską, ponieważ był bardzo zdolny i to pamiętam, mam taki list, jak on do mnie napisał, że 2000 młodzieży zdawało na tą Politechnikę Lwowską, a zostało przyjętych tylko 300. To przesiew. I w tych 300 mieścił się ten Tadeusz Pawłowski, który pochodził z Krygu. No to on zdał, bo jeszcze zdążył, ale już nie zaczął, bo wybuchła wojna. On był bardzo zdolny i on uczył kilkoro dzieci, nie tylko nas, ale tam te dzieci, które bo tam w Krygu było parę dzieci, tak dobrze mówię, dobrze, no. które brały udział. Czyli ja podejrzewam, że głównie rodzice naciskali, żebyście się uczyli, no, prawda? No rodzice, tak, no bo oni nas i przed wojną tak, pamiętam, były starania, żeby się dostać tak. do gimnazjum. To czyli myśmy rodzice przyszłościowo myśleli bardzo, tak, jeśli tak, chodzi o was. Tak, to myśmy już przed wojną zaczęli się uczyć w gimnazjum. Chodziłyśmy do gimnazjum, no a później wojna przerwała, no tośmy za okupacji i jak tylko zaczęła się ta nauka dwuletnia tej szkoły handlowej, którą prowadził w tym domu PSS-u, prowadził profesor Kowarz, to ja też i z bratem chodziliśmy do tej szkoły. Mam świadectwa. I bardzo dziękuję za opowieść.